Po załadowaniu maszyny odpowiednim ciężarem, stajesz przed gryfem maszyny Smitha po stronie pochylonej do ciebie. Stoisz wyprostowany. Stopy trzymasz na szerokości bioder. Twoje uda zbliżone są do gryfu. Twoje dłonie nad chwytem, trochę wężej niż szerokość ramion, spoczywają na gryfie. Rotując nadgarstki unosisz gryf, uwalniając blokadę maszyny. To jest twoja pozycja startowa. Na wydechu, uginając łokcie, kierując je na zewnątrz, unosisz ciężar do góry. Gryf podróżuje blisko twojego ciała, a łokcie zawsze utrzymujesz powyżej dłoni. Ciężar unosisz do wysokości brody i przytrzymujesz przez chwilę. Na wdechu, powoli opuszczasz gryf do pozycji startowej. Kontynuujesz do wybranej ilości powtórzeń.